Nikita Chruszczow, Kliment Woroszyłow czy Łazar Kaganowicz sami przeczytali zapewne niewiele książek, ale propagowali czytanie jako formę kulturalnego spędzania czasu, które sprzyjało nowemu porządkowi i związanym z nim zadaniom. Kto czytał i demonstrował publicznie tę umiejętność, pokazywał, że jest częścią nowej sowieckiej kultury. Z tego punktu widzenia sowieckie wychowywanie poprzez książki było przede wszystkim instrumentem ujednolicania praktyk kulturalnych, a nie różnicowania gustów literackich. I nie mogło być inaczej w środowisku awansujących społecznie chłopów, którzy nie mieli żadnych oczekiwań estetycznych wobec tekstów książek. Czytanie wykształciło jednak w sowieckim społeczeństwie szacunek dla książki i wpłynęło na sposób spędzania czasu wolnego wielu ludzi. Było ono nie tylko oznaką kultury człowieka, umożliwiało społeczne wyróżnienie i awans społeczny. W pierwszym okresie istnienia władzy sowieckiej miłośników książek i czytelników powieści traktowano z lekceważeniem. Książek nie należało czytać dla przyjemności miały one pełnić przede wszystkim społecznie określone zadania. Książka nie jest niczym więcej niż tylko przedmiotem naukowego zainteresowania. Można przeczytać w Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej, wydanej w 1927 roku. Romanse, kryminały i komiksy uznane zostały za zupełnie nieużyteczne, ponieważ, jak argumentowano, nie wnosiły niczego w kwestii uświadomienia społecznego i tylko psuły obyczaje. Przede wszystkim jednak, czytanie książek miało przysparzać nie indywidualistów, lecz członków kolektywu którzy czytając i streszczając własnymi słowami przeczytane teksty, czuli się wspólnotą ludzi tak samo czujących i myślących. Czytelnik miał być nie konsumentem, lecz kimś, kto czyta książki, by stać się użytecznym członkiem społeczeństwa. Istniał nawet specjalny rodzaj książek, które wyjaśniały w jakim celu powinno się czytać książki, jak czytać właściwie. I jak stać się człowiekiem kulturalnym? Obsesja bolszewików, by zmienić chłopów w czytelników książek, jest trudna do zrozumienia, jeśli ją traktować jako element ich dążeń do umocnienia dyktatury. Była ona także produktem ubocznym sowieckiego kształcenia i homogenizacji wielonarodowościowego imperium chłopskiego. By to, o czym marzyła sowiecka władza, mogło się powieść, Należało usunąć wszystkie pozycje literackie konkurujące z zalecanym kanonem oraz ich interpretatorów. Nową tradycję można było stworzyć tylko wówczas, kiedy miało się pewność, że w przeszłość odeszło to, co tradycją było do tej pory. Już w listopadzie 1917 roku Ludowy Komisariat Oświaty zarządził konfiskatę na terenie całej Rosji prywatnych zbiorów książek liczących ponad 500 egzemplarzy. We wrześniu 1919 roku Lenin nakazał czeka konfiskowanie osobom prywatnym i niszczenie książek, których pochodzenie i treść budziły podejrzenie władz bolszewickich. W czasie wojny domowej wywieziono za granicę, sprzedano na czarno albo spalono w efekcie wielkich niszczycielskich akcji miliony książek. W okresie nowej polityki ekonomicznej Pomiędzy 1921 a 1927 rokiem znowu pozwolono na wolny handel książkami na zakładanie prywatnych wydawnictw i otwieranie księgarni ponieważ władza bolszewicka założyła że czytelnicy będą kupować to co wydawały wydawnictwa państwowe Bolszewicy szybko się jednak przekonali że preferowanie przez nich autorzy i tytuły nie wygrywają na rynku z inną literaturą Fakt ten odebrali jako zagrożenie, przede wszystkim w regionach położonych na obrzeżach kraju, gdzie wychodziła literatura zupełnie nieodpowiadająca ich kulturowym oczekiwaniom i nad którą w dodatku nie mieli żadnej kontroli. Ludzie czytający książki, pochodzące z wolnego rynku, byli straceni dla bolszewickich planów wychowywania społeczeństwa. Dlatego rewolucja kulturalna była nie tylko polem bitwy ze starymi elitami i ich pojmowaniem rzeczywistości. Była przede wszystkim próbą usunięcia tych wszystkich książek i materiałów drukowanych, które proponowały inne od bolszewickich wizje rzeczywistości. Reżim mógł oczywiście w każdej chwili nie dopuścić do ukazania się książki, którą uznał za niebezpieczną. Od 1929 roku, kiedy zarówno handel książkami, jak i wydawnictwa zostały upaństwowione, ukazywały się tylko te pozycje. Które zostały zaapropowane przez cenzurę. Co mieli jednak począć bolszewicy z kulturową spuścizną carskiego imperium i jego bibliotekami, w których zaklęty był świat, o jakim chłopi i ich potomkowie powinni byli zapomnieć? Istniało tylko jedno wyjście: należało uczynić to wszystko niedostępnym. W końcu lat dwudziestych. W całym Związku Sowieckim plądrowano biblioteki, palono książki albo niszczono je w inny sposób, a od 1935 roku, na specjalne polecenie Stalina, tworzono w bibliotekach specjalne działy, w których przechowywano zakazaną literaturę i w których była ona niedostępna dla ogółu. A ponieważ w czasach stalinowskich liczba wyimaginowanych wrogów stale rosła, powiększała się też liczba Zakazanych książek, trzymanych z dala od czytelników. Dziedzictwo kulturowe Rosji Carskiej poszło w zapomnienie, a wszyscy pisarze, którzy wyemigrowali lub zostali uznani za politycznie podejrzanych, zostali skazani na śmierć cywilną. Ich nazwisk nie wolno było głośno przypominać. Do bibliotecznych izb zapomnienia trafiły również w latach 30. książki tych bolszewików i rewolucjonistów, Którzy popadli w niełaskę. Nowi ludzie mówili nowym językiem, świętowali nowe bolszewickie uroczystości i pielęgnowali nowe zwyczaje. Socjalistyczne społeczeństwo mogło bowiem powstać w wielonarodowościowym, rolniczym kraju tylko wówczas, kiedy ludzie postrzegali się nawzajem jako ci, których coś ze sobą łączy. Proces kształtowania się państwa wymagał więc standaryzacji rytuałów i zwyczajów to co wskutek przyzwyczajenia zaoprobuje się jako własne nie zniknie już z życia bolszewicy wcześniej zrozumieli tę prawdę i dlatego próbowali wszystkimi sposobami zmieniać chłopów i robotników przyzwyczajając ich do nowego nowe przyzwyczajenia powstają z zasady poprzez ich zaaprobowanie i przyswojenie sobie przez jednostki już we wczesnych latach dwudziestych reżim wprowadził nowe zwyczaje w życiu rodzinnym, by związać najbliższych z nowym porządkiem. Wprowadzono czerwone śluby i czerwone pogrzeby, a władze wymyśliły nawet surogat chrześcijańskiego chrztu. Październikowanie. Tak nazywała się ta praktyka w języku rządzących. Rodzice, którzy decydowali się na komunistyczny chrzest swojego dziecka, przyznawali się publicznie do tego, że są po stronie ideologii bolszewickiej. Owo wyznanie wiary bolszewickiej znajdowało również odbicie w imionach, jakie otrzymywały dzieci na czerwonym chrzcie. Pod tym względem fantazja rodziców nie miała granic. Bebelina albo Marks, Engelina albo Robespierre. Popularne były imiona powstałe jako skrót kilku sztandarowych słów bolszewickich. Melor, Marks. Engels, Lenin, Oktyabrskaja Rewolucja, czy Rewimir, Rewolucja, Mir. Niektórzy nadawali dzieciom takie imiona jak traktoryna, tekstyl, ocean albo milicja, co było demonstracyjnym sygnałem wskazującym, do jakiego świata teraz należą. Ten, kto nie bardzo rozumiał, o co w tym wszystkim chodzi. Nadawał potomkowi imię, które miało przynajmniej tajemnicze, zachodnie brzmienie Markisa, Embrio, Winegret. W stylu życia nowych ludzi, takich jak na przykład Nizowcewowie Para bolszewickich funkcjonariuszy z Leningradu Którzy córkę nazwali Markseną I których życie prywatne było egzemplifikacją obyczajów bolszewickich Jakie dopiero miały opanować społeczeństwo Nie istniały kompromisy Mieli oni za nic mieszczańskie cnoty, związki rodzinne i łączyli altruistyczne oddanie partii ze stylem życia, w którym to co prywatne stapiało się w jedno z tym co oficjalne. Ich synowie i córki byli towarzyszami, nie dziećmi. Jelena Bonner, późniejsza żona Andrzeja Sacharowa, zachowała w pamięci beznadzieję tego zimnego świata, w którym wypadło jej żyć w dzieciństwie. Rzadko widywała swoich rodziców, ponieważ wychodzili z domu, kiedy ona i jej rodzeństwo jeszcze spało, a wieczorem wracali, kiedy już zasnęły. W domu Bonerów nie było nigdy niedzielnych śniadań, chociaż rodzina należała do elity społecznej, ani wspólnych zabaw rodziców z dziećmi. Matce, wspomina Jelena Boner, dzieci wydawały się obojętne. Matka zakochana w swoich dzieciach zostałaby prawdopodobnie wyśmiana jako reakcyjna. Tylko dzięki służącym, które opiekowały się dziećmi, prostym chłopkom pochodzącym z rosyjskiej wsi, dzieci komunistów poznawały świat, w którym istniały jeszcze praktyki i zwyczaje religijne. Bolszewicy pojęli, że zdobędą umysły i serca ludu, gdy trafią do jego uczuć i zmienią jego obyczaje. Nie udało im się jednak wprowadzić zmian w sferze życia codziennego robotników i chłopów. Kiedy naród obchodził swoje tradycyjne święta, bolszewicy schodzili na pozycje wykluczonych, podczas Wielkanocy, Zielonych Świątek czy Bożego Narodzenia, podczas islamskich tygodni postu i ofiar, w szyickim miesiącu żałoby i podczas żydowskich świąt Paschy, władze milczały. Święta i dni wolne od pracy nadawały życiu trwały rytm, ponieważ były nie tylko wydarzeniami, które łączyły z przodkami i tradycją, lecz także znaczącymi punktami w życiu mieszkańców wsi. Symbolizowały porę roku, odmierzały upływ czasu i dzieliły ludzkie bytowanie na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Rewolucjoniści, którzy marzyli o przemianie człowieka i jego przyzwyczajeń, Zmuszeni byli zmienić ten tradycyjny kalendarz świąt. Pretekstem stała się dla nich okoliczność, że dni świąt łączyły się na wsi z nadmiernym korzystaniem z alkoholu i licznymi wybrykami, co wystawiało na śmieszność powagę państwa. Gdy na początku lat trzydziestych setki tysięcy chłopów uciekały przed głodem i przemocą panującą na wsi do miast, na wielkie budowie pierwszego planu pięcioletniego, ich zwyczaje i mentalność Przywędrowały tam wraz z nimi. Bez interwencji bolszewickich władz zamiar ucywilizowania społeczeństwa spełzły wówczas na niczym. Władze opracowały więc dla mas nowy kalendarz świąt. Dotychczasowe święta religijne miały zostać wyparte przez cywilne, między innymi Międzynarodowy Dzień Kobiet, 1 maja, rocznicę Rewolucji październikowej, Liczne święta sportu i socjalistyczne dożynki. Żeby chłopi przyzwyczajali się do nowych świąt, wyznaczono je na te same dni, w których wypadały dawne dni świąteczne. Wydawało się, że w dużych miastach pomysł ten odniósł pożądany efekt. W dniach socjalistycznych świąt ustawała produkcja w fabrykach i zakładach, organizowano pochody i parady. Udział ludności był obowiązkowy. Wprawdzie nie każdy, kto maszerował przed trybunami, na których honory przyjmowali najwyżsi rangą działacze bolszewiccy, dzielił światopogląd nowych panów, ale ludzie rokrocznie wzywani w te święta na ulicę przyzwyczajali się do nowych rytuałów i z czasem zapominali, w czym tkwiło znaczenie i sens dawnych świąt. To niszczenie pamięci nie wszędzie się jednak udawało. Na wsiach, gdzie ludzie dowiadywali się o nowych zwyczajach głównie drogą ustną, a propagandyści nowego świata znajdowali słaby posłuch, dawne święta i zwyczaje przetrwały dłużej niż w miastach. Święta bolszewickie jeszcze przez długi czas pozostawały świętami miast, a terytorialnie ograniczały się tylko do europejskiej części Związku Sowieckiego. Jednak i na tym terenie nowe mieszało się ze starym, przy czym nowe ulegało stopniowemu odpolitycznieniu i traciło swą pierwotną wymowę. Bez tego spopularyzowanie sowieckich świąt w społeczeństwie byłoby zapewne niemożliwe. Nowi ludzie mieszkali w nowych miastach. Bolszewicy od początku próbowali nadać rosyjskim miastom nową twarz, by kontrolować zwyczaje zamieszkujących je ludzi i mieć wpływ na ich życie. W Moskwie na przykład miejscowa ludność zawładnęła plątaniną uliczek i podwórzy ze zmyślnymi przejściami oraz nieoświetlonymi małymi placami. To co się tam działo, wymykało się spod kontroli władzy państwowej. Dlatego zmiana sposobu zaludnienia i układu przestrzennego miast stała się dla bolszewików kwestią polityczną. WyLudniali dotychczas pulsujące życiem centra miast. Z ulic zniknęły symbole carskiej władzy. Imperialne budowle zostały zastąpione socjalistycznymi, a szyldy reklamowe niemożliwymi do przeoczenia plakatami propagandowymi. Przestrzeń publiczna zmieniła się w polityczną i reżim przekazywał w niej swoją wizję nowego życia. Na placach i szerokich ulicach, które nie zapraszały teraz wyłącznie do beztroskich spacerów i spotkań towarzyskich, lecz służyły zgromadzeniom narodu na prawach dyktowanych przez bolszewików. Kiedy z centrów miast zniknęły sklepy, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, domy towarowe i kawiarnie, zamarło w nich życie. Bulwary, które niegdyś były miejscem kwitnącego życia towarzyskiego, opustoszały. Bywalcy i spacerowicze zniknęli z obrazu miast, a wraz z nimi zniknął urok życia w mieście. Takie metropolie jak Petersburg do 1922 roku Piotrogród od 1922 roku Leningrad. Zmieniły się w martwe przestrzenie muzealne. Kto raz zobaczył sowieckie place, na których ziało pustką, wie, jaka przepaść powstała, gdy zniknęły sklepy i miejsca targowe. Pustka rodziła dystans. Ludzie przestali spotykać się na ulicach. Na monstrualnej wielkości placach, służących do defilat i pochodów, nie było niczego interesującego poza przytłaczającymi budowlami monumentalnych rozmiarów symbolizującymi potęgę władzy. Sowiecka architektura służyła upaństwowieniu przestrzeni publicznej i dyscyplinowaniu społeczeństwa. Kiedy pod koniec lat dwudziestych reżim zdecydował o zakładaniu w Moskwie i innych wielkich miastach Imperium Parków Kultury i Wypoczynku, Dał tym samym sygnał, że rości sobie również pretensje Do narzucania sposobu, w jaki społeczeństwo ma spędzać wolny czas Chłopscy, migranci, którzy przybyli do miast Mieli być nadzorowani i utrzymywani w karności Nie tylko w miejscach pracy, ale i wówczas, kiedy spędzali czas wolny Jednak nie każde ubezwłasnowolnienie dodawało władzy mocy Bolszewicy mogli wprawdzie zlikwidować strefy, w których ludzie się do tej pory ze sobą spotykali i zmusić ich do tego, by komunikowali się w kontrolowanej przestrzeni publicznej wyłącznie językiem standaryzowanej komunistycznej retoryki. Jednak język, którym rozmawiano w organizacjach partyjnych, na zebraniach, fabrykach i podczas pochodu z okazji świąt państwowych, był pewnego rodzaju ćwiczeniem bolszewickiego żargonu. Reżim... Słuchał tylko tego, co przekazywano mu w nowym języku. O wszystkich innych potrzebach społeczeństwa przywódcy komunistyczni dowiadywali się z informacji tajnej policji, której zadanie polegało na tym, by wytropić prawdę ukrytą za propagandowymi maskami. Ludzie, musząc żyć w szponach oficjalnie inscenizowanego kłamstwa, kłamali, kiedy władze żądały od nich publicznych wypowiedzi. Bolszewicy dowolnie zmieniali warunki komunikowania się, monopolizowali media i czujnie pilnowali przestrzegania niepisanych reguł, które stawały się obowiązującą konwencją wypowiedzi. W ten sposób władza pozbawiała się jednak oddziaływania, ponieważ wprawdzie wygrywała w przestrzeni publicznej, przestrzeni kłamstwa i umiała zmusić każdego, by chwalił życie, którego nie było, lecz w przestrzeni prywatnej rządziło szyderstwo z systemu i alkohol. Gdy sfera prywatna wymykała się spod kontroli władzy, to zaczynała się niepokoić. Dlatego od początku komunistyczni decydenci próbowali upaństwawiać mieszkania prywatne, zamieniając je w strefy socjalistycznego kolektywu. Od wczesnych lat dwudziestych we wszystkich większych miastach Związku Sowieckiego tworzono komunałki, mieszkania komunalne, których umieszczano przeważnie po kilka rodzin. Na początku było to rozwiązanie płynące z bezradności, ponieważ bolszewicy nie wiedzieli, co począć z dużymi mieszkaniami odbieranymi zamożnemu mieszczaństwu. Teraz te wygodne cztero- i pięciopokojowe mieszkania dzielono na klitki i dawano wyżytkowanie kilku rodzinom robotniczym, które na ciasnej powierzchni musiały egzystować wspólnie z innymi. Komunauka była państwem sowieckim w miniaturze. Stanowiła codzienne uosobienie nowego porządku społecznego. Była miejscem destrukcyjnym. Zmuszała obcych sobie ludzi, by żyli pod jednym dachem, dzielili toaletę, łazienkę oraz kuchnię i umieli się dostosowywać, jeśli dokwaterowywano kolejnych ludzi. W mieszkaniach komunalnych zawiązały się z drugiej strony przyjaźnie na całe życie, głównie po zakończeniu stalinowskiego terroru. W warunkach przemocy i wszechobecnych braków na rynku rozwijała się jednak również nieufność, obawy i nienawiść. Oni wszyscy żyli w mieszkaniach komunalnych, Pisał Josif Brocki na temat późnych lat stalinowskich, po czworo i więcej w jednym pokoju, często trzy generacje razem. Spali ścieśnieni do niemożliwości, chlali jak świnie, wrzeszczyli na siebie albo na sąsiadów, w kuchni lub w kolejce do komunalnego ustępu i bili swoje kobiety ze śmiertelnym zapamiętaniem. Pod koniec roku 1927 kiedy strumień migrantów chłopskich do miast gwałtownie się zwiększył, bolszewickie władze zaczęły wykwaterowywać ludzi z ich mieszkań. Teraz nikt nie mógł mieć więcej niż 8 metrów kwadratowych powierzchni na osobę. Przewodniczący komitetów domowych mieli obowiązek zgłaszania Rejonowym Komitetom Rad, gdzie można zająć albo dogęścić mieszkanie. Ci sami ludzie kontrolowali każdy ruch mieszkańców i denuncjowali tych, którzy zatrzymali się w mieście nielegalnie, bez pozwolenia na pobyt. Przewodniczący komitetów domowych byli przedłużonym ramieniem stalinowskiego aparatu terroru i często potrafili pokazać lokatorom, do czego aparat ten jest zdolny. Sprzyjająca temu sytuacja pojawiła się w kwietniu 1929 roku, kiedy rząd wydał zarządzenie, by lokalne rady rejestrowały dawnych właścicieli domów i nakazały usuwanie ich z mieszkań. Informować nieszczęsnych ludzi o takiej decyzji miał przewodniczący Komitetu Domowego i on miał lokować w opróżnionym mieszkaniu przybywających do miast robotników. Na początku lat trzydziestych w samym tylko Leningradzie z mieszkań wyrzucono tysiące tzw. socjalnie obcych elementów. Wśród lokatorów komunałek panował strach i nieufność. Najmniejszy powód mógł stać się przyczyną doniesienia i wyrzucenia z mieszkania. W latach wielkiego terroru represje wymknęły się zupełnie spod kontroli, ponieważ kolektywna solidarna odpowiedzialność, którą reżim wprowadził jako zasadę w mieszkaniach komunalnych, nie była w stanie postawić tamy przemocy. Lokatorzy komunalki zobowiązani byli upoważnić jednego spośród siebie, a także wybrać ludowego sędziego dla pilnowania porządku i przestrzegania dyscypliny. Ci z kolei, Mieli obowiązek zgłaszania odpowiednim organom aktów wandalizmu, krytycznych wypowiedzi lokatorów pod adresem władzy czy niewłaściwych zachowań społecznych. Ze strachu przed władzą robili więc to, czego ona od nich oczekiwała denuncjowali współmieszkańców. Wprawdzie nie każde doniesienie prowadziło do aresztowania czy utraty życia zadenuncjowanego najczęściej kończyło się tylko wyrzuceniem z mieszkania, lecz ogólnie był to system który siał grozę i rodził brak zaufania, nienawiść i przemoc. Zrozumiałe więc, że ludzie odnosili się do siebie podejrzliwie i tylko w wąskim gronie rodziny i przyjaciół mieli odwagę mówić to, co myśleli. Najbardziej zacięte walki o dusze toczyły się we wschodnich rejonach Związku Sowieckiego, na Kaukazie i w Azji Środkowej. Ponieważ na tych terenach proletariatu nie było, nowych ludzi rodziła retorta rewolucji kulturalnej. Nowy człowiek był to ktoś, kto nosił ubiór, używał języka i stosował obyczaje Europejczyka. Oczywiście, Europejczyka według wyobrażeń bolszewików. Europejczycy owi nosili ubranie proletariackie, garnitury i czapki z daszkiem, słuchali muzyki europejskich twórców i posługiwali się pismem łacińskim. Kto chciał być Europejczykiem, musiał porzucić zacofane obyczaje będące dziedzictwem przeszłości, wyrzec się religii. I tradycji. Zaczęła się latynizacja pisma. Ten projekt modernizacji, który zrodził się na peryferiach państwa, w Azerbejdżanie, objął od końca lat dwudziestych wszystkie narody, które, istniejąc w ramach Związku Sowieckiego, posługiwały się językiem tureckim i wyznawały islam. Latynizacja pisma ułatwiała naukę czytania tam, gdzie ludność w przeważającej mierze stanowili analfabeci gdyż w odróżnieniu od pisma arabskiego, pismo łacińskie przyporządkowywało litery i sylaby poszczególnym głoskom. Jednak w Tatarstanie i wśród Tatarów Krymskich dziesiątki tysięcy ludzi umiejących czytać zamieniły się w analfabetów. Zarzutom, jakie zgłaszali rozsądni reformatorzy języka, odpowiadało głuche milczenie decydentów. Alfabet łaciński odcinał muzułmanów od ich tradycji, wychowywał ich do walki z ciemnotą, i religijnym ogłupieniem przybliżał do sprawy socjalistycznego budowania społeczeństwa, jak pisało jedno z tamtejszych pism narodowych Sowietów. Na tym polegał podstępny zamysł bolszewików: przekształcić mullahów w analfabetów, żeby pisma proroka Mahometa stały się dla nich niedostępne i żeby zapomnieli o religii. Społeczeństwa islamskie żyjące na peryferiach Związku Sowieckiego. Były w rozumieniu bolszewików wspólnotami bez proletariatu i bez konfliktów. Kto miał w nich spełniać rolę nowego człowieka? Komuniści w republikach islamskich mieli na to odpowiedź jednoznaczną i niebudzącą nieporozumień. W przednowoczesnych społeczeństwach feudalnych, w których nie istniała klasa robotnicza, uciskanym obiektem były kobiety. Wszystkie przywileje, jakie w europejskiej części Związku Sowieckiego miał proletariat i komuniści, w republikach islamskich winny były przypaść kobietom, traktowanym swoim silnie zdominowanym przez mężczyzn społeczeństwie, jak niewolnice. Zadaniem rewolucji było więc zmienić kobietom ponure realia ich życia, a całe społeczeństwa wyrwać z zacofania kulturowego. Wyzwolenie kobiet miało być kluczem do zmian w azjatyckich narodach Związku Sowieckiego. To kobiety wychowywały dzieci, to one pielęgnowały żywą tradycję praojców, i przekazywały w rodzinach prawdy religii muzułmańskiej. Kto zdobył duszę kobiet, zdobywał całe społeczeństwo. W 1927 roku rząd w Moskwie zniósł szariat w prawie cywilnym, anulował tradycyjne islamskie umowy małżeńskie, a wielożeństwo i poślubianie nieletnich zostały uznane za praktyki podlegające karze. Sankcje prawne z ramienia państwa groziły też temu, kto uprowadził kobietę albo ją zgwałcił. Właściwy konflikt między bolszewikami a światem islamskim rozgorzał jednak dopiero przy próbie zniesienia odwiecznego nakazu zasłaniania twarzy przez islamskie kobiety. Dla komunistów był to symbol zniewolenia i izolacji kobiet w życiu społecznym. Komuniści zdawali sobie sprawę, że znienawidzone obyczaje odejdą zapomnienie, kiedy znikną będące ich wyrazem symbole. Walka o równouprawnienie kobiet była więc przede wszystkim walką o symbole. Tylko w ten sposób można zrozumieć gorliwość, z jaką członkowie Komsomolskich Brygad, przybywający do muzułmańskich wsi z racji wyborów do Sowietów, zmuszali islamskich wieśniaków do tego, by pokazywali publicznie swoje żony bez parandży czy czadoru. Obie nazwy dotyczą tego samego. Stroju zewnętrznego islamskich kobiet. Rodzaju długiego czarnego płaszcza, Zakrywającego całą sylwetkę. W ten sposób, w latach 1927-28, kilka tysięcy kobiet zrzuciło z twarzy zasłonę czarczaw i zostało wybranych do rad we wsiach i miastach. Rewolucjoniści realizowali swoje marzenie. Kobiety nie tylko się wyzwalały, lecz stawały się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Kobiety, które odpowiedziały narzucane przez władze hasła emancypacji, Stawały się rewolucjonistkami. A żeby każdy mógł się przekonać, do czego są zdolne wyzwolone kobiety, aktywiści bolszewiccy tak kierowali sprawami, by kobiety właśnie denuncjowały mullachów, kułaków i przywódców klanów, których chcieli usunąć ze wsi. Jak wyraził się w grudniu 1927 roku Samet Agamali, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Najwyższej Rady Azerbejdżanu, kobieta. Rzetelniej podchodzi do tych spraw niż mężczyzna, ponieważ stoi po stronie uciskanych, a konsekwencją jej uczciwości jest to, że cieszy się szacunkiem i poważaniem w społeczeństwie. Rewolucja kulturalna w Azji Środkowej i na Kaukazie wyzwoliła przemoc i opór. Dochodziło do makabrycznych napadów na kobiety, które zrzuciły czador albo wstąpiły do partii. W Uzbekistanie od wiosny 1928 do wiosny 1929 zamordowano prawie 400 kobiet. Często najpierw je gwałcono, potem obcinano im ręce i nogi albo kaleczono w inny straszliwy sposób. Poddawano je też lżejszym upokarzającym publicznym karom i wyrzucano ze wsi. Orgie i gwałty utrzymywały się do 1930 roku, chociaż organy bezpieczeństwa znacznie zaostrzyły represje wobec takich zbrodni. Powołano do życia latające sądy, mężczyzn, którzy brali udział w gwałcie, okaleczeniu czy zabójstwie kobiety, wieszano. W pokazowych procesach, inscenizowanych dla odstraszenia pozostałych członków wiejskiej wspólnoty, władza pokazywała społeczeństwu, że rewolucyjne państwo potrafi karać i że wrogowie nowego porządku nie mogą liczyć na łaskę. Uśmiercone kobiety przedstawiała nie jako ofiary, lecz jako bohaterki poległe za sprawę. Bolszewicka idea emancypacji kobiet rozbiła się jednak nie tylko o odwet, jaki spotykał emancypujące się kobiety ze strony lokalnych społeczności. Idea ta wzbudziła opór również w samych kobietach. Kobieta, która odsłoniła twarz, nie miała bowiem poza wsią żadnych życiowych perspektyw. Mężczyźni i kobiety spotykali się przecież z sobą nie tylko w rolach uciskających i uciskanych. Byli od siebie wzajemnie zależni w codziennej pracy i życiu. A ponieważ odsłonięcie twarzy odbierało kobiecie cześć w oczach większości wspólnoty i narażało ją na niebezpieczeństwo zgwałcenia, a nawet utraty życia, lokalni wiejscy komuniści przestali propagować to hasło. Również autorytety lokalnej społeczności nie popierały żadnej strategii, która wystawiała na śmieszność ich żony i córki. Rewolucja kulturalna na terenie sowieckiego Orientu skryminalizowała obyczaje tamtejszych zbiorowości. Była atakiem na kulturę narodów, które kilka lat wcześniej obdarzyła przywilejami. Teraz, zacofanie danego narodu przestawało być jak do tej pory jego zaletą, a stało się wadą. Doszło do tego, że opór zacofanych zyskał zabarwienie nacjonalistyczne. Okazało się, że obyczaje, których pielęgnowanie nie budziło dotychczas zastrzeżeń władz, nabrały nagle nowego znaczenia. Stały się decydującym punktem odniesienia, czymś, do czego ludzie albo się przyznawali, albo od czego się odwracali. Noszenie czadoru i podtrzymywanie tradycji religijnej było traktowane jako przejaw nacjonalizmu i buntu. Tak oceniali to Bolszewicy zaangażowani w rewolucję na peryferiach kraju i ci, którzy zawiadywali wszystkim z Moskwy. Stalin i jego współpracownicy zrozumieli, że idea autonomii narodowej Obraca się w swoje przeciwieństwo, gdy mniejszości narodowe stawiają opór, a ich elity usprawiedliwiają ten opór narodowymi tradycjami. Nie tylko więc klasy społeczne, lecz również całe narody mogły okazać się zdrajcami i wrogami. Odcinek trzynasty. 2. Wrogowie. Bolszewizm był religią świecką i to taką, która nie znosiła obok siebie innych religii. Gdy rozlegał się dźwięk dzwonów, albo głosy nawoływania muezinów z minaretów, kiedy popi lub laicy czytali święte teksty i sprawowali religijne obrzędy, bolszewicy doświadczali swej niemocy, niemożności uwolnienia ludzkich głów od balastu duchowego i przeszłości. Dlatego z zacietrzewieniem i nienawiścią, Prześladowali religię oraz tych, którzy się do niej przyznawali. Między ich światem a światem ludzi wierzących, porozumienie nie było możliwe, ponieważ bolszewicy uważali religijne podejście do rzeczywistości za przeszkodę uniemożliwiającą jej prawidłową ocenę. Dla nich istniała tylko jedna prawda i jedno pojmowanie świata, a reprezentowali je oni sami. Rewolucja 1917 roku zakończyła istniejącą w Carskiej Rosji symbiozę państwa i religii. Szkoły wyznaniowe zamykano albo podporządkowano Ludowemu Komisariatowi Oświaty. Zlikwidowano kościelne sądy rodzinne, a zawieranie związków małżeńskich i rozwody oddano całkowicie w ręce prawa i administracji państwowej. Religia stała się sprawą prywatną. Ortodoksyjni duchowni powitali nawet z ulgą niektóre z tych nowości, jako, że uwalniały ich one od kurateli państwa i bycia na pasku władz. Byli nawet i tacy duchowni, którzy przyjęli rewolucję z sympatią. Ich nadzieja, że pomiędzy Kościołem a rewolucjonistami może dojść do porozumienia, szybko jednak okazała się iluzją. Bolszewikom nie chodziło tylko o rozdział Kościoła od państwa. W ich państwie społeczeństwo powinno było wyrzec się wiary i oficjalnie odwrócić się od religii. Już w latach wojny domowej nowa władza pokazała, do czego jest zdolna, kiedy nie tylko pozbawiła prawosławnych duchownych prawa do głosowania, okrzyknąwszy ich wrogami ludu, ale ich mordowała. Gdy szalał terror, duchowni świedcy i zakonni stawali się jego pierwszymi ofiarami. Głód 1922 roku stał się dla bolszewików dogodną okolicznością by konfiskować i dewastować dobra kościelne przetapiać dzwony niszczyć relikwie i kraść ikony a wszystko pod cynicznym hasłem pomocy głodnym i potrzebującym lenin chciał zdyskredytować kościół i jego dostojników przedstawiając ich jako agentów kapitalizmu i pasożytów którzy bogacili się kosztem głodujących wiernych w walce przeciwko religii Reżim nie oszczędzał ani robotników, ani chłopów. Kiedy w marcu 1922 roku w przemysłowym mieście Szuja w guberni Iwanowo-Wozniesieńskiej wybuchły protesty robotnicze, spowodowane rekwirowaniem przez czekistów dóbr kościelnych i wyrzucaniem na ulicę cennych przedmiotów kultu, reżim odpowiedział na nie w brutalny sposób. Do protestujących otworzono ogień, zabijając wielu z nich, a podżegacze zostali aresztowani. I powieszeni. Komentując te wypadki, sekretarz lokalnego komitetu partii wystąpił z teorią spisku w szeregach robotników i kościoła prawosławnego. Twierdził, że nie ma wątpliwości, iż protest został przygotowany przez monarchistycznie nastawionych popów i socjalrewolucjonistów. Lenin uważał, że konflikt ten można rozwiązać tylko w jeden sposób. W marcu 1922 roku. Rozkazał aresztować i rozstrzelać nie mniej niż tuzin przedstawicieli lokalnego kościoła, lokalnego mieszczaństwa i lokalnej burżuazji. Akcje takie winno się przeprowadzić, argumentował, również w Moskwie i innych ośrodkach religijnych kraju. Trzeba działać szybko i zdecydowanie, zanim zagranica dowie się o tych przypadkach i zacznie protestować. Chłopi nie stanowią żadnego niebezpieczeństwa, bo głodni... Nie są zdolni do protestów. W marcu 1922 roku Lenin mówił więc z brutalną szczerością, do czego będą zmierzać działania władzy. Pisał do Mołotowa. Myślę, że nasz przeciwnik popełnia tu potężny błąd strategiczny, próbując wciągnąć nas w decydującą walkę, choć jego sytuacja jest szczególnie beznadziejna i niekorzystna. Dla nas natomiast, moment obecny wydaje się nie tylko nadzwyczaj korzystny. Lecz jest jedynym momentem, który na 99% stwarza szansę skutecznego zniszczenia i pobicia przeciwnika oraz umocnienia na dziesiątki lat naszej przeważającej pozycji. Właśnie teraz i tylko teraz, kiedy na terenach wielkiego głodu dochodzi do kanibalizmu, a na ulicach leżą setki, jeśli nie tysiące martwych ciał, musimy z największą wściekłością i energią pozbawioną litości przeprowadzić konfiskatę cennych obiektów kościelnych. Nie wahając się przed zduszeniem wszelkich oporów. Wiosną 1922 roku we wszystkich większych miastach Rosji Sowieckiej masowo inscenizowano procesy przeciw biskupom i duchownym prawosławnym, które oznaczały najczęściej wyrok śmierci. Wymiar kary był ustalony z góry przez członków biura politycznego. Oni też rozpatrywali podania o łaskę. Na początku lipca 1922 roku Trybunał Rewolucyjny skazał na karę śmierci Metropolitę Piotrogrodu Wieniamina i wielu wyższych duchownych oskarżonych o działalność kontrrewolucyjną. Żeby nie było wątpliwości co do surowości władzy i jej zdecydowanego karania protestów, Biuro Polityczne odrzuciło możliwość aktu łaski dla Metropolity. W latach 1922-23 zamordowano ponad Osiem tysięcy duchownych protestanckich, a nikt nie wie, ilu z nich zmarło oprócz tego w obozach i więzieniach. Terror dotyczył zarówno duchownych chrześcijańskich, jak i żydowskich. Bolszewicy oszczędzali początkowo jedynie duchownych islamskich na azjatyckich obrzeżach Związku Sowieckiego, ponieważ potrzebowali ich pośrednictwa, by trafić ze swymi hasłami do prostych Mahometan. Ostrze terroru. Dosięgło jednak elity islamskie w końcu lat dwudziestych. Z początkiem nowej polityki ekonomicznej, władze bolszewickie zawiesiły na pewien czas akty terroru wobec duchowieństwa. W czerwcu 1923 roku biuro polityczne zgodziło się wypuścić z więzienia patriarchę Tichona, który oficjalnie zdystansował się od swojej dawnej antysowieckiej działalności. I przyrzekł od tej pory być lojalnym obywatelem. Reżim próbował teraz mieć pod kontrolą hierarchów kościelnych. W cerkwi prawosławnej ton zaczęli nadawać przyjaciele rządu. Reformatorzy nazwali swój kościół Żywa Jacerkow, Żywa Cerkiew. Uznawali władzę sowiecką i deklarowali demokratyzację hierarchii kościelnej. Przy pomocy GPU udało się żywej cerkwi. Obsadzić liczne diecezje swoimi biskupami. Lecz Kościół ten, jako kolaborujący z władzą bolszewicką, miał nikłe poparcie społeczne. Jego duchowni nie cieszyli się zaufaniem. Podobne próby stworzenia konkurencyjnych grup wyznaniowych w ramach islamu i judaizmu także spotkały się z obojętnością wiernych. Reformy kościelne nie powiodły się, ponieważ nie udało się zmobilizować wiernych kiedy tajne służby nie potrzebowały już tych reform do swoich celów, zarzuciły je. W miejsce przemocy i gwałtu pojawiła się we wczesnych latach dwudziestych praktyka pokazywania przykładów wzorowego życia. Popularne broszury, przedstawienia teatralne, agitacja antyreligijna i fikcyjne pokazowe procesy sądowe agit sud to były instrumenty, za pomocą których bolszewicy propagowali swoje idee wśród szerokich mas. Aktywiści Ligi Bezbożników, od 1929 roku funkcjonującej pod nazwą Związek Wojujących Bezbożników, sądzili, że atrakcyjność nowego stylu życia będzie widoczna poprzez samo jego demonstrowanie. Kto będzie uważnym obserwatorem, zrozumie, jakie zalety wiążą się z nowym życiem i nie będzie chciał pozostać przy starym. Nie mogło być mowy o oporze przeciw temu, co tak czy owak zaczęło uchodzić za rozsądne. Ostatnim ogniwem tego procesu był nowy człowiek. Dawna tradycja nie przemawiała już do niego, ponieważ jej nie rozumiał. Jednak na drodze ku kulturowej hegemonii władza musiała pokonać konkurentów. Podejmowane przez bolszewików próby zlikwidowania wpływu religii na klasę chłopską udawały się tylko do pewnego stopnia. Nowy sposób życia, nowy byt pozostał jednak sprawą komunistów i wykształconych mieszkańców miast. Ponieważ trudniej było dotrzeć z agitacją do wiejskich regionów. Dlaczego chłopi, gdy świat wywracał się do góry nogami, mieli zrezygnować z tego, co dawało im oparcie? Dlaczego mieli przedłożyć to, co nieznane, nad to, co sprawdzone? Na to pytanie nawet w partii nie zawsze można było otrzymać jednoznaczną odpowiedź. W latach dwudziestych i wczesnych trzydziestych Zmieniła się też struktura kierownicza wewnątrz partii, ponieważ tysiące funkcjonariuszy pochodzenia chłopskiego objęło w niej wyższe funkcje. Ich stosunek do rewolucji kulturalnej był ambiwalentny, gdyż przekonali się, że przemiany mają szansę na powodzenie tylko wtedy, gdy chłop dostrzeże w nich dla siebie konkretne korzyści. Rewolucjoniści kulturalni uważali jednak religię za sztywno zorganizowaną instytucję, która tłamsi ludzką świadomość. Widzieli w niej lustrzane odbicie partii komunistycznej, choć tego rodzaju hierarchia istniała zarówno w Kościele katolickim, jak i protestanckim. Prawosławie i islam miały niewielu teologów i wykształconych duchownych. Życie religijne w każdej z tych dwóch religii było możliwe bez duchownych, ponieważ każdy wierzący człowiek świecki posiadał wiedzę potrzebną do sprawowania religijnych rytuałów. Pobożność ludowa. Nie potrzebowała więc specjalnie kościoła instytucjonalnego. Dlaczego jednak klęska reżimu doprowadziła do terroru? Ponieważ dla bolszewików niepowodzenia i porażki były sygnałem zawodności stosowanych przez nich technik dyscyplinujących oraz dowodem obecności wroga. Kto stawał na drodze temu, co nieuniknione i co rozsądne, dowodził, że jest po stronie wroga. Nieprawidłowości i kryzysy wywoływali wrogowie. Takiego tłumaczenia zdarzeń przywódcy bolszewiccy trzymali się niewzruszenie, bo wiedzieli, że nie mogą polegać na swoich funkcjonariuszach. Można też powiedzieć, że tropienie wrogów i nasilenie się represji kompensowało słabość bolszewickiego państwa. Dlatego rewolucja kulturalna była nie tylko próbą wychowania i zdyscyplinowania społeczeństwa w nowym duchu oraz zniszczenia dawnej Rosji. Rosji Karaluchów i ikon. Łączyła ona w sobie tęsknotę młodych, entuzjastycznych komunistów za nowym światem, z pragnieniem władzy i upodobaniem do brutalnej przemocy Stalina i jego otoczenia, które nie marzyło o nowym człowieku, lecz chciało narzucić społeczeństwu kontrolę i podporządkowanie. Stan wyjątkowy dawał bolszewikom możliwość czynienia tego, co, jak sądzili, czynić należy. Rewolucja kulturalna, która zaczęła się w 1927 roku, nie była epizodem. Była symbolem stalinizmu. Nie tylko zresetowała pamięć społeczeństwa i skonfigurowała ją na nowo, lecz usunęła również wrogów. Stalin i inni komunistyczni inżynierowie dusz mogli dokonać swego dzieła jedynie wówczas, gdy ci, którzy dotychczas byli wyrocznią w kwestiach interpretowania rzeczywistości, zniknęli z eksponowanych stanowisk władzy. Miejscem, gdzie przebywali wrogowie, był kolektyw, a Stalin i jego ludzie wyobrażali ich sobie jako agentów potężnych organizacji społecznych i narodowościowych. Tak jak przyjaciel był proletariuszem, tak wróg istniał wśród ludzi związanych z poprzednią epoką. Bywszy je ludzi, właścicieli ziemskich, kapitalistów i kułaków. Ze środowiska stygmatyzowanych nie było ucieczki. Kto chciał przeżyć, musiał się maskować albo kryć, by nie wpaść w ręce się paczy reżimu. Latem 1928 roku nasilił się atak władzy na religię w całym Związku Sowieckim. Prawda ogłosiła w grudniu 1928 roku, że minął czas pokojowej koegzystencji, teraz zatriumfuje przemoc. Od tego momentu propagandyści partii, w której nie było miejsca na Boga, Stali się bezwzględni. Stowarzyszenia religijne poddano nadzorowi państwa, kościoły zamykano, a sprawowanie kultu religijnego zostało obłożone karami. Na pewien czas reżim wprowadził nawet nieprzerwany tydzień pracy, odbierając ludziom niedzielę jako dzień wolny. Działacze rewolucji kulturalnej jeszcze intensywnie agitowali za sowieckimi świętami. Podczas tradycyjnych świąt kościelnych dochodziło zazwyczaj do konfliktów między wierzącymi a komunistami którzy próbowali zawłaszczyć dla siebie przestrzeń publiczną, zakłócać przebieg procesji czy wkraczać do świątyń. Podczas kolektywizacji wsi zamykano kościoły i meczety, strzelano do ikon i przetapiano dzwony. Chłopi mieli teraz stawiać sobie w ładnych miejscach wizerunki Lenina i Stalina. Wraz z rewolucją kulturalną wybiła ostatnia godzina duchowieństwa. Propaganda nazywała duchownych elementem obcym społecznie, a jego przedstawiciele znaleźli się na tworzonych przez Rady listach wyjętych spod prawa. W trakcie rewolucji kulturalnej dziesiątki tysięcy popów, księży katolickich, mułów, zakonników i szamanów straciło wolność albo życie. Nikt nigdy nie policzył deportowanych ani zamordowanych. Ogólnie szacuje się, że pod koniec lat dwudziestych i w latach trzydziestych w Rosji sowieckiej Zginęło około 80 tysięcy duchownych wszystkich wyznań. Reżim usuwał tych, którzy reprezentowali krańcowo odmienne odgłoszonych przez niego przekonania, posuwając się do mordowania, by religia zamilkła. Istotnie. W większych miastach udało się bolszewikom wyrugować religię z życia publicznego, ponieważ zniszczono tam symbole religijne i miejsca kultu. Nie udało im się jednak unicestwić religijności ludowej na wsiach. W rewolucji kulturalnej chodziło nie tylko o walkę z religią i duchowieństwem. Chodziło także o walkę ze starymi elitami, ze wszystkimi reprezentantami poprzedniej epoki, których rewolucja 1917 roku pozbawiła zajmowanej dotychczas pozycji społecznej. Groził im nie tylko koniec ich mieszczańskiej egzystencji, lecz przede wszystkim Unicestwienie fizyczne. W latach 1928-1931 nasilone represje dotknęły reprezentantów różnych instytucji. Przedstawicieli dawnych elit wyrzucano z ministerstw, rad, szkół i uniwersytetów. W niektórych miejscowościach nauczyciele tracili pracę w szkole tylko dlatego, że na przykład byli dziećmi popa. Dzieci niegdyśniejszych elit były piętnowane i izolowane w szkołach, uniemożliwiano im kształcenie się na uniwersytetach, w społeczeństwie miały one pozycje trendowatych. Duchownych pozbawiono miejsc pracy, wyrzucano ich z mieszkań, cofnięto im także prawo głosowania, a nawet pozbawiono prawa do kartek żywnościowych. W społeczeństwie stalinowskim wrogów należało demaskować i selekcjonować. Ta selekcja stała się możliwa dopiero wtedy, gdy reżim upoważnił rady we wsiach i w miastach do rejestrowania wszystkich osób pozbawionych prawa do głosowania i umieszczania ich nazwisk w specjalnych kartotekach. Tajna policja prowadziła obszerne rejestry zawierające nazwiska członków przedrewolucyjnych partii, byłych urzędników carskich, duchownych, posiadaczy ziemskich, fabrykantów i arystokracji. Kto raz znalazł się na takiej liście, ten zdawał sobie sprawę, że jego aresztowanie jest tylko kwestią czasu. Kto jednak chciał przekonać władzę, że prawo do głosowania zostało mu cofnięte bezpodstawnie, musiał udowodnić, że nie jest wrogiem. Każda stygmatyzowana osoba miała prawo wnieść skargę przeciw dyskryminacji, która ją spotkała, i mogła, jeśli władza nie była pewna jej tożsamości, wystąpić do Rady i odpowiednich organów o przywrócenie należnych jej praw. Tysiące osób bez prawa wyborczego, tak zwanych liszeńców, zrehabilitowano w ten sposób w latach 1928-1934. Każdy ze zrehabilitowanych musiał jednak udowodnić, że nie był kułakiem i nie należy do dawnej elity społecznej. Nikt nie ośmielił się bowiem podważyć poglądu, że arystokracja i kułacy są wrogami nowego systemu. Nie można więc było uczynić nic więcej, jak tylko wykazać, że zarzut, iż jest się wrogiem, w tym indywidualnym wypadku nie jest uzasadniony. Taka obróbka wroga była perfidną grą władz, w której stawką była tożsamość człowieka i w której ofiary zgadzały się przyjąć światopogląd swoich oprawców. Na ponieważ. Nikt nie mówił głośno tego, o czym wiedziało wielu, że wróg istnieje tylko w wyobraźni bolszewików. Opętańcze wyobrażenia ludzi reżimu stały się obowiązującym prawem. Praca nad wrogiem była codziennym sądowaniem obywateli. W ten sposób liczba wrogów rosła w nieskończoność. Po aktach represji, gwałtów i przemocy oraz wypędzeniach, które towarzyszyły kolektywizacji rolnictwa na początku lat 30. Kainowe znamie wroga klasowego otrzymało kilka milionów ludzi. Dziesiątki tysięcy wywłaszczonych i pozbawionych praw ludzi z konieczności szukało dla siebie nowych miejsc życia i pracy w miastach i na budowach pierwszego planu pięcioletniego. Byli to kułacy i handlarze, którzy stracili swoje dowody tożsamości i prawa obywatelskie. Dla władzy byli więc przestępcami. Nielegalnie wynajmowali mieszkania. Próbowali pracować i korzystać z nienależnych im praw, w ciągłym lęku o to, że zostaną odkryci przez tajną policję, aresztowani i wysłani do obozów pracy. Gdy to następowało, ukryci wrogowie zamieniali się we wrogów rozpoznanych, jawnych i posiadających nazwiska. Ludzie brutalnie wyrwani ze swoich środowisk, naznaczeni i niszczeni przez reżim, byli dla tego reżimu stałym zagrożeniem. Ponieważ nie znajdowali społecznego oparcia, mieli wszelkie powody, by go nienawidzić. Demaskując wrogów, władza nadawała zatem terrorowi pewien sens, a przemoc uzyskiwała legitymizację. Kto nie chciał zostać wykluczony, musiał wyrzec się własnych poglądów oraz zasad i oddać się w służbę nowego porządku, gdyż poza nim nie było możliwości przetrwania. Pisarz Konstantin Simonow którego matką była księżniczka oboleńska, ciężko zapłacił za swoje pochodzenie. Wyrzekł się swych szlachetnie urodzonych przodków i próbował żyć jak proletariusz, wybierając naukę rzemiosła. Nowa elita była hojnie nagradzana za autotresurę. Otrzymywała mieszkania służbowe, auta, szoferów i służbę. Pochodzącą zresztą ze środowiska, którym bolszewicy najgłębiej gardzili. Z chłopów. Nie jeden karierowicz z gorliwości i nienawiści do siebie zdradzał własną rodzinę. Doświadczył tego ojciec poety Aleksandra Twardowskiego, który jako kułak został zesłany na Ural i szukając pomocy, przyjechał w 1933 roku do Smoleńska do swego syna. Ten zamiast mu pomóc, zadenuncjował ojca. Policja aresztowała starszego człowieka i odstawiła na miejsce wygnania. Należy wybrać między rewolucją a rodziną, powiedział do Twardowskiego szef partii rejonu zachodniego Iwan Rumiancew. Twardowski wybrał rewolucję. Każdy inny wybór zagrażałby jego karierze, a kto wie, zapewne również egzystencji fizycznej. Komunistą stawał się ten, komu udało się zaakceptować rytuały przystosowania się, wymyślone przez przywódców partyjnych dla dyscyplinowania elit. Komuniści walczyli z ostępstwami, nauczyli się nie wyrażać głośno swoich wątpliwości i posłusznie podporządkowywali się generalnej linii partii. Kto potrafił czytać, nie mógł odciąć się od drukowanych treści, ale mógł im się podporządkować i pozwolić się im nieść. Pisarze, naukowcy, intelektualiści, z których usług reżim korzystał, Kompensowali swoją stygmatyzację zaangażowaniem na rzecz władzy. Taką drogę przetrwania los ofiarował jednak niewielu. W grudniu 1925 roku, podczas zebrania funkcjonariuszy partyjnych na Kremlu, Stalin wypowiedział znamienne słowa w obecności młodego chłopa, którego ojca deportowano jako kułaka. Synowie nie odpowiadają za swoich ojców. W prasie rozstrzygnięcie to przedstawiono jako zasadę działania Stalina. Była to jednak czysta propaganda. W rzeczywistości potomstwo ludzi niepewnych w ocenie władzy także przez wiele lat znajdowało się na celowniku władzy i było dyskryminowane. Wrogów nie mogła ominąć hańba i publiczne poniżenie, wynikające z niewłaściwego urodzenia, a żadne przyznawanie się do socjalizmu nie było dość przekonujące, by zmyć z siebie tę winę. Proletariat był wspólnotą, do której nie mógł przystąpić nikt, kto przyszedł na świat jako syn czy córka wroga. Socjalizm w wydaniu Stalina był dyktaturą rodziców nad dziećmi. Jedenastoletnia Antonina Gołowina, urodzona w rodzinie zamożnych chłopów, musiała zaciskać zęby, gdy w szkole nazywano ją córką kułaka. Ty draństwo kułacze, zwracała się do niej nauczycielka. Już tam był powód, żeby was wygnać z waszej wsi. I tylko mam nadzieję, że wszystkich was wyrwą z korzeniami. Kto nosił to piętno, kto był nazwany kułakiem albo wrogiem klasowym, ten nie mógł żyć, jakby się nic nie stało. Napiętnowani próbowali zniknąć bolszewikom z oczu, przyjąć nową tożsamość, albo wtopić w nowy porządek. Czasami udało się jedno i drugie. Na przykład Stefanowi Podłubnemu. Synowi kułaka wygnanemu ze swojej wsi, udało się ukryć w Moskwie i wieść życie człowieka przystosowanego do nowego systemu. Podłubny prowadził dziennik i opisywał w nim swoje cierpienie psychiczne, wywołane sytuacją, w jakiej toczyło się jego życie. Próbował być wzorowym komsomolcem, słuchał propagandy i bardzo się starał dostrzec we wrogiej retoryce reżimu jakiś sens. Gardził piciem alkoholu, czuł odrazę. Patrząc na brutalność młodych robotników, i pracował nad sobą, by stać się nowym człowiekiem. Człowiekiem, który czytał, lecz nie pił. Tak jak podłubny, pracowały nad sobą tysiące stygmatyzowanych osób, przede wszystkim dzieci i młodzież, pragnący dostosować się i nie podzielić losu wykluczonych. Stygmatyzowani nie mogli ignorować nowego porządku, ponieważ nie istniała dla nich inna przestrzeń życiowa i nie mieli możliwości wyboru między dwoma modelami życia. Nikt jednak nie może żyć w kłamstwie bez konsekwencji. Zdarzało się zatem, że ktoś udawał kogoś, kim nie był, a w końcu zaczynał naprawdę czuć się jak ten, kogo udawał. Pewien oficer tajnych służb, który pochodził z dobrego domu, lecz całe lata to ukrywał, przez długi czas odczuwał własne zachowanie jako coś zupełnie obcego swej naturze. Wreszcie postać, którą odgrywał, stała się jego właściwą. Zacząłem się czuć jak ten, kogo udawałem. Niebezpieczeństwo zostania rozszyfrowanym było wielkie. Wspomniany podłubny musiał zostać donosicielem tajnej policji, kiedy wyszło na jaw, że ukrył przed władzami swoje prawdziwe pochodzenie. Pierwszego października 1932 roku napisał w pamiętniku przeklęty los. Jestem tak niezadowolony, że dałem się wciągnąć tym z GPU. Oni rujnują mój cały nastrój. Odbierają mi część mojego życia. Kiedy stamtąd wychodzę, czuję się jak pijany i tak wyczerpany, że najchętniej natychmiast bym zasnął. Wychodzę stamtąd chory, a to wszystko dokonuje się w ciągu 25 minut. Co by było, gdyby trzymali mnie przez cały dzień? Przyszłoby z